Cześć, witam się z Wami z czteropokojowego mieszkania o powierzchni 76 m2 na poznańskim Łazarzu. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym, z którego mamy dostęp także do ogromnego narożnego balkonu, przedpokoju, łazienki, trzech sypialni, a także garderoby. Do mieszkania przynależą także dwa miejsca postojowe i komórka lokatorska z dodatkowym miejscem do przechowywania. Styl, w jakim zaprojektowano nasze dzisiejsze wnętrze, z pewnością przypadnie do gustu niejednemu z Was. Dominują tutaj bardzo neutralne kolory, trochę szarości, trochę zieleni, beże, a także odcienie drewna. Przedpokój jest pierwszym pomieszczeniem po wejściu do mieszkania, a znajdziecie w nim także bardzo fajnie ukrytą szafę w zabudowie z brązowym frontem. Przechodząc dalej, po prawej stronie mijam łazienkę, a na początek skierujemy się do salonu z aneksem kuchennym. Prostokątny salon z aneksem kuchennym podzielony został na trzy funkcjonalne strefy. Część aneksu kuchennego, w którym aktualnie się znajduje, część jadalnianą na wprost dnie, która wyznaczona została przez dekoracyjną lampę, oraz część wypoczynkowa najbliżej wyjścia na balkon. Zaczynając od aneksu kuchennego, przygotowany został przez stolarza na wymiar z wykorzystaniem dwóch kolorów frontów. A na wyposażeniu znajdziecie już płytę indukcyjną, piekarnik, a także okap. Na pozostałe sprzęty miejsce znajduje się w zabudowie meblowej. Część jadalniana z pewnością zagwarantuje miejsce na wspólny posiłek dla całej rodziny. Jak widzicie, zmieszczą się tutaj nawet cztery osoby. Za mną dekoracyjna tapeta nawiązująca kolorystycznie do całego mieszkania. Przytulna część wypoczynkowa jest ostatnią strefą naszego dzisiejszego salonu. Bardzo blisko wyjścia na ogromny narożny balkon wyposażona została w szarą kanapę, miękki dywan, okrągły dekoracyjny stolik i szafkę RTV z miejscem do przechowywania. Fajnym elementem dekoracyjnym strefy wypoczynkowej są ozdobne kolorowe ściany z delikatną sztukaterią na ścianach. Jak sami widzicie, narożny balkon jest naprawdę ogromny, tak jak wspominałam. Dlatego bez problemu będziecie mogli na nim fajnie spędzić wolny czas. Pierwsza z trzech sypialni w tym mieszkaniu z ogromnym oknem, dzięki czemu jest bardzo jasna, a przygotowana została z białymi ścianami i jasną podłogą, tak abyście mogli ją urządzić wedle własnego gustu. Druga sypialnia jest największą w tym mieszkaniu, ma również ogromne okno i bardzo przestrzenny widok. Z pewnością będzie fantastyczna na główną sypialnię dla domowników. Ostatnia sypialnia w tym mieszkaniu jest najmniejsza powierzchnią, ale z pewnością będzie fantastyczna na biuro albo pokój dziecięcy. A tuż obok sypialni znajduje się bardzo pojemna, fantastyczna garderoba. Jasna łazienka, wykończona w kolorystyce spójnej z resztą mieszkania, wyposażona została w wannę z szybą nawannową, umywalkę z szafką pod umywalką do przechowywania kosmetyków, blat, a także miejsce na pralkę pod blatem, ogromne lustro i dekoracyjny kinkiet, a także toaletę i szafkę do przechowywania nad toaletą. Żegnam się z Wami na tle tej dekoracyjnej tapety w salonie. Dajcie znać, co uważacie o tym wnętrzu. My chętnie poznamy Wasze opinie. Jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, na którym na bieżąco możecie śledzić najnowsze oferty Manufaktury Mieszkań.